Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Krzysztof. Mamy dzisiaj wtorek. Jak co szósty wtorek miesiąca włócimy kukurydzę. To znaczy 11 września. Kombajn uszykowany, przełożony, jak widzicie. Krowy dostały zjeść, także teraz tylko kawa i widzimy się na polu. Wczoraj niestety miałem rozładowaną kamerę, nie nakręciłem wam jak włożyłem wapno. Za co przepraszam, jeśli kogoś by to interesowało. Tutaj mamy KWS Vitalio. Vitalio, słuchajcie, jak na ten suchy rok uważam, że nie ma tragedii. Tu widzicie kolbę, jak wygląda. Wilgotność przed chwilą mierzyłem. Może na następnym polu wam złapię inną odmianę, Agropolis. No tu jest kapitalna, 21% wilgotności. Jeżeli nie wierzycie, byście nie wierzyli, to mogę zrobić jeszcze raz, ale no nie ma sensu. Tak wygląda. Plon na razie nie wiem, no bo kosimy, widzicie tutaj. Tak wyglądają kolby. Na te susze uważam, że są jak najbardziej ok. Tak to wygląda. Zobaczymy, jak będzie wyglądała Agropolis na innym polu. Ta wczesna ziarnówka, naprawdę wygląda to fajnie. Przyczepki stoją, tak jak widzicie, sobie sypiemy. Żony, jeleń 6150M. Przywitaj się ładnie, będziesz na YouTubie. Zobaczymy drugą odmianę, jak będzie miała wilgotność, nie? Bo tamta jest Agropolis, ciutkę chyba bardziej ten, ale tutaj kapitalnie 21. Konradowi powiedziałem, że się załamał. Ciekawe, jak będzie sypała, zobaczymy. Hektar 58 na tym polu dokładnie. Ciekawe, ile mokrej jest w zbiorniku, jest takiej 21. 3800 będzie? Tu gdzie miała więcej wilgoci, to zobacz, ile wyższe i kolby lepsze, nie? Tutaj są trochę gorsze. A tu nie ma innego wjazdu? Tu mam ten wąski wjazd. Teraz z dwoma szczepami to byś miał ciężko. No, musisz z powrotem tam dlatego, nie? Tutaj wiesz, normalnie jak zboże kombajnem czy tego, to się wjeżdża, nie? Jedną przyczepą, nie? Gdzieś na YouTubie taki filmik jest, jak chyba woźniak Kokutna, mi się wydaje. Koszą kukurydzę i jest tytuł filmiku. Zareklamujemy przy okazji gościa. Jeleń leci na klasa. Sprzed kempera wypieprzył jeleń, taki wielki, wpadł na przedni obciążnik miał, nie? Odbił się, spadł z powrotem i heja do przodu, nie? A to kawał takiego skurczybyka. Mi kiedyś kosiliśmy na kiszonkę, też jechałem obok kempera, kejsem tym dużym i wyskoczyła sarna i coś taki huk, mówię, walnąłem słup czy coś, nie? Nie wiedziałem, co się dzieje, bo trzask tak, ja mówię, słupów nie było, a on wyskoczyła sarna i po prostu tu w szybę, zbiornik mi walnęła i wiesz, odbiła się, ale nic się nie stało, nie? Ona też się otrzepała i idzie dalej, no. Ile na przyczepy wejdzie? 12. Na jedną? No dobrze. Bo akurat tam, gdzie jest niepasowny wjazd do samochodu, to akurat tam wymucimy, nie? Na te długie pole, jak pojedziemy, też będzie wjazd taki nie za ciekawy, lepszy dużo jak tutaj. Ale to sobie wskocz na łąkę, wskocz zjedziesz, to przejdą, nie? Jak ja przejeżdżam tą trzyosiówką do zbiory słomy, to ty też przejedziesz na spokojnie. Bo ona gorzej zachodzi prawie jak te dwie. Bo z tyłu dwie osie, to wiesz. O, śmieciarze gabaryty zbierają. Ty, ale co za polityka. Jak jest opona na przykład od ciągnika, to się nie wezmą. Od samochodu ci wezmą. No i płacisz za śmiecie. I teraz powiedz, gdzie? Co z nią zrobi z tą oponą? No co, wydupczysz do lasu? To cię kurwa zamkną, bo Bóg wie co zrobi, nie? A śmieciarze nie chcą brać. I każdy ramionami wzrusza. Nie wiem, czym się różni M-ka od R-ki. Może to się nie obiegowa, bo czymś. Na pewno ceną. I wczoraj, oglądałem wczoraj pogodę, to nadawali deszcz tutaj, nie? Na dzisiaj? Ale w telewizji, a w internecie absolutnie. Po 20 dopiero, nie? Po kukurydzy na kiszonkę nie mogę zaorać. Na dołku trochę tak idzie, a chodzi pług normalnie.
na glinie, na wszystkim tym, a na strzębi, na piachach poorałem już, nie? Niektóre odmiany tam, gdzie miały nisko i jak ten deszcz taki w lipcu, co popadał, rozumiesz, duży, tam będziemy kosić, to pościły po 3 kolby. I znaczy, że jeszcze 3 są pełne nawet. Wszystkie 3 pełne? No. Na niskim gdzieś tam, jak złapała w tym temacie, w tym momencie, jak, wiesz, wyrzucała kolbę, nie? Patrzę niektóre po 3, po 2. W niektórych miejscach druga taka pustawa, ale nawet zdarzy się, że 3 są pełne. Czyżby chciał sypać? Nie. Faktycznie prawie pełny. Co? Jak zielona to aż staje. O. I tak, teraz jest w porządku? No. Elegancko? Tam elegancko, tu trochę wyżej jechałeś. Co? Ale elegancko, niżej to dobrze. Nie. Nie będziemy tak sypać, bo jest za zielona. Ten boczny tutaj, jeden od napędu, czy tam napinacz się skończył. W tamtym roku, czeski pas, wymienialiśmy na kukurydzie i już go strzelił. Tak robią. No brzega była gorsza, tu jest ładna nawet, nie? No. No 21 wilgotności, nie spodziewałem się. Trochę osadki ci leci, nie? No. Osadki trochę leci, nie? No. Czy wiesz, pewnie można by, żeby czyścić, ale więcej ziarek pogubi, nie? A co? Ty, Konrad, zawłóciłeś taką masz. A co piszczy? O, no, też osadzie. Co? O, też osadzie piszczy. Że co? Pytam, jak się kurzu dostanie, to szaleje. Wariuje. No. Ale zobacz, jak pokazuje, gdzie było sucho, gdzie ziemia, nie? No. Gdzie, wyższa, niższa, gdzie ma ten. To jest Vitalio akurat. Ziarnówka. Dobrze, że klima chodzi, tak to by wiesz. Hektar 58. No. Zobaczę, no mamy dwa zbiorniki gdzieś w granicach, myślę, 3800 powinno być takie 21, nie? No, ten był niepełny. No to jakbyś dwa wysypał, to jest 6... To już mu pokazuję wcześniej, żeby te... 7, 600, no 7,5 tony, nie? Gdzieś około, nie? No. Tu jeszcze dwa powinny spokojnie być, uważam, nie? Koło 15 ton, no to nie, 9 z hektara, 10, nie? Na ten rok, na takie kukurydze, wiesz, to no zobaczymy dokładnie, jak będzie na końcu, nie? Bo może nie będzie. Ale na te susze, no to słuchaj, no. Oczywiście. Jak ludzie mają za kolana, no to czego szukać, nie? Ile już godzin nakręcono na nim? Na łotarni? Co?
jeździłem Andrzejowym, nie? Andrzeja 16. No. Jest fajnie, więcej miejsca jest tam w tej kabinie i wygodniej joystick się trzyma wszystko, nie? Podłokietnik jest taki. Moim zdaniem to nie tyle na kukurydzy, ale wiesz, najważniejsza jest klima. Latem to by jebca dostał. Zdziwił się, że ja tak szybko chcę chodzić. No a teraz wiesz, jakoś wyczuwam zawsze, kiedy ten temat nadejdzie. A jak ktoś się je co 70, to przeszkadza czy nie? 170? No. No trochę już tak, bo to jest 75, to nie? Powinno być. No znaczy zwierzę, ale może trochę. Sporo pomówi, no i u nas się łańcuchy wyciągają przez stawkę. A jak idzie równo teraz, rządki, to idzie elegancko. A jak idzie kurwa, na przykład z tamtej strony ciągnie bardziej, to, to łańcuch już jeden bardziej ciągnie, drugi mniej. Aha. A jak duża, nie? To już jest... to już jest ma co robić. To jest zajebista. Ciebie zależy od ziemi, nie? No. To jest typowo ziarnówka. Nawozu nawalam, ale no co z tego, widzisz, tak są place. Gdzieś jest taki dołek na przykład, że było zimno, mokro, nie wyszło, albo na piasku też jest, wiesz. Tam nie przeszkadza, jak będzie jednak największa, nie? I niech sypie jak najlepiej. Bo z tego są glibery. Walterinio, rozumiesz, takie kolby miałem w zeszłym roku, że Piotrek Sieszkarki kolby sobie wziąłbym, pokażę chłopakom jakie kolby, bo jeszcze takiej nie kosił, jak kosi 7 lat, nie? Na kiszonkę w ogóle. Wielka ulistnienie i wielkość kolby, nie? Chyba napompowała, zaraz zobaczymy. Także słuchajcie, dzisiaj sobie będę jeździł z Kanią. Zobaczymy, czy napompowała powietrza. Nie ukrywam, że z Kanią jadę pierwszy raz. Gdzie on to brał, obniżał te kierownice? Powietrze na zielonym. Będzie dobrze. Rozhamowaliśmy. Dolny zakres skrzyni. No i jedziemy, słuchajcie. Skania, jak to skania, ale jedzie się fajnie, słuchajcie, nie ukrywam. W automacie, sama zmienia biegi. I fajnie idzie, leciutko ma naprawdę tutaj pod tą naczepą. Mam nadzieję, że kamera jest dobrze ustawiona, tu sąsiad też muci kukurydzę, jak widzicie. No damy je trochę, jak to Seba mówi, w rurę i na gaz. Sama zmieniła nam bieg, jak widzicie.
Nie no, nadaje się, mogłem tirem jeździć spokojnie. Trochę krzoki. W lusterkach wszystko widać, jak widzicie. Fajna taka R-ka. Trochę chłodu sobie włączymy jakiegoś. Fajnie, sama biegi se zmienia. Na razie przyhamujemy. Niech odetnie poprzeczniak. Włączyliśmy klimę. Jedziemy chyba trochę do przodu. Włączymy na N-kę, na razie poczekamy. I kosimy kolejną, tak jak widzicie. Tu jest chyba też Vitalio, mam nadzieję, że będzie lepiej sypała, że w ogóle a wilgotność powinna być podobna. Jesteśmy na kolejnym polu, słuchajcie. Nie wiem, chyba nie robiłem próby na Agropolis. Natomiast to jest znów Vitalio. Chyba bardziej typowa ziarnówka. Muszę wam powiedzieć, że Agropolis nie mogę na razie powiedzieć jakiegoś dobrego zdania o tej odmianie. Fakt, że był na słabej ziemi. W tym roku mnóstwo głowni pyłkowej i słabszy dużo plon podług Vitalio. Ja teraz zrobimy sobie próbę i oczywiście Agropolis miał 23, tak? Vitalio miało 21. To Vitalio było ciutkie poniesione na mokrzejszym jest, ale zaraz zobaczymy ile będzie miało. Ok, kukurydza. Wsyp próbkę. No i telefon jeszcze dzwoni, słuchajcie. Ale musimy najpierw zrobić to. Ok. O, 27. Ta jest mokrzejsza, bo na tym jest mocno zielony. Słuchajcie, idziemy sobie dalej. Skanie poklepiemy po plecach, żeby dobrze się stała. Zobaczymy sobie kolby tutaj na tym polu. Bo sam jestem też ciekawy, w środek nie wchodziłem. Ale muszę wam pochwalić tę odmianę, zobaczcie. Tam naprawdę w Agropolisie nie jestem zadowolony w ogóle. A tutaj może kolba nie jest mocno duża. Ale zero, naprawdę zero głowni pyłkowej. Zobaczcie, komet ci szybko jedzie. Tam normalnie był tuman. Jeszcze biegnie w Agropolis, postaram wam się nakręcić tuman z Agropolisa. A tu zobaczcie. Później siana. Ale patrzcie, nie jest duża można kolba super. Jak na ten rok, ale tak samo jak na pierwszym polu Vitalio, zobaczcie. Całe wypełnione. Kolejna. Zobaczcie. Cała wypełniona. Kolejna. Ja wiem, że to jest podsiąkanie dużo lepsze i na pewno nie ma porównania. Fajne jakieś różowe nasionko. Kolejna. Zobaczcie. Tak to wygląda. Uważam, że nie jest źle. Naprawdę ta odmiana Vitalio fajnie się mu dała. Zero głowni pyłkowej. Zero! Wejdziemy sobie na naczepę, zobaczymy jak tam sypie. Rozsypiemy jakimś ptakom, żeby sobie miały coś do pojedzenia też. Ptoski. No. Nie trzeba być samolubnym. I pak do góry. I ciach. Tak jak widzicie, tu mamy to właśnie Vitalio. Zaraz będziemy sypać dalej. I nadjeżdża.
bo idziemy wyżej, będzie widać jak sypie. Co? Daj do mnie do tyłu! Jeszcze do tyłu. Tu jest cała dziura, ty! Marcin! Ej! Tu jest pół tony wejdzie. Dobra? To jest taka dziura. Zobaczcie kombo, jaki jest brudny ogłownik pyłkowej. Aż czarny. Niech napompuje powietrze. Na zielone. Musimy mu przejechać tam dalej na następne pole. Milion 370 tysięcy kilometrów. Zwalniamy ręczny, sprzęgiełko, bieg. Mamy już prawie pełną naczepę, słuchajcie. I sobie jedziemy. Łódeczką, jak widzicie w lusterku. Gałęzie ominiemy lekko. Pozdrawiamy szwagra Sebastiana, który Chińczykiem Wolwiakiem też jeździ. A tu Krzysztof Iwisz Rolnictwa jedzie sobie tirem. Naddajemy się, żeby łódeczka no nie weszła za bardzo. No proszę, jak mi to ładnie wychodzi. Sam jestem zdziwiony, zobaczcie. Tu mamy trochę tutaj sobie krzaki, jakieś musimy je ominąć. Na spokojności, na pole wjedziemy, jest sucho, nie wrzucimy się indziej, nie ulgniemy. Pozdrawiamy wszystkich trackersów oczywiście, przy okazji. Staniemy sobie na głównej drodze i będziemy sypać do reszty. Oddamy się, żeby nie wjechać w kukurydzę. Zjedziemy to na prawe pobocze, słuchajcie. No i sprzęgiełko. Dobre hamulce ma.